Zasada 1. Unikaj niebezpiecznych miejsc i sytuacji. Staraj się obserwować, analizować otoczenie i podejmować racjonalne decyzje. Jeżeli jesteś świadkiem niebezpiecznego zdarzenia, nie dotyczy to Ciebie albo Twoich bliskich, oddal się stamtąd jak najszybciej. Pamiętajmy o tym, że samoobrona to nie jest walka sportowa. Musisz wykorzystać swoje ciało w sposób maksymalny, nie stawiając sobie żadnych ograniczeń. Pamiętaj, że broń improwizowana może zwiększyć Twój potencjał obrony. Brak sygnalizacji w ataku jest niezwykle istotny. Dzięki temu Wasze ataki będą po prostu skuteczniejsze. Nie myślimy tylko o doborze techniki, ale też o sile, jaką będziemy uderzać w miejsce wrażliwe. Inteligencja walki polega na tym, że reagujemy cały czas na zmienne. Wszystko, co pozwoli Ci zwiększyć swoje szanse na przetrwanie i przeżycie.